Cześć, jestem Rokan, to jest Stellaris z dodatkiem Megakorpów. Co prawda Megakorporacją sobie dzisiaj nie pogramy, natomiast zagramy buildem, o którym dosyć dawno, od jakiegoś czasu już myślałem nad tym buildem. Jest on bardzo potężny, zrobimy sobie tak zwany tech rush, czyli wyprzedzimy do 2300 roku, czyli 100 lat, zbudujemy ponad 1000 science. I po prostu sprawimy, że każda AI, z którą będziemy mieli do czynienia, będzie dla nas żałosna. Ten build generalnie jest bardzo fajne nagranie single player, czyli z AI versus AI, nawet na Grand Admirale. Tutaj mamy medium mapę, czyli 600 systemów eliptyczną. Za czym w ogóle dzisiaj się pojawiliśmy? Za chwilę. Medium mapę eliptyczną i mamy w niej 18 AI plus 3 Fallen Pies, czyli 21 AI generalnie, ustawionych na agresywny tryb. Na poziom trudności to jest chyba nie Grand Admiral, ale prawie maksymalny. Więc generalnie pokażę wam, że tym buildem każdy może zagrać i odnieść sukces w Stellaris. Na początek co najważniejsze, Ethics, fanatyczna ksenofobia, Pop Growth. Starbase Influence Cost oczywiście się przydaje, zwłaszcza że będziemy przez 100 lat bazowali tylko i wyłącznie na Starbase'ach jako naszym punkcie obrony, nie będziemy w ogóle budowali floty. Pop Growth, przyrost populacji 2,20% to jest potęga. W tym dodatku w megakorporacji przyrost populacji jest kluczowy do potężnej ekonomii, więc im szybciej, tym lepiej. Materialiści oczywiście, upkeep robotów i research speed. Upkeep roboty jest mniej istotne, ale research speed plus 5% jest ważne. My się będziemy popierać tylko wyłącznie na szybkości rozwoju technologicznego, co dla nas kluczowe, żeby mniej więcej tych bonusów uzbierać. Efekt Tomb Wars, czyli jesteśmy tak zwaną Tomb Wars Preference. Mamy bardzo duże habitability, jesteśmy w stanie wszędzie wytrzymać. Tomb Wardy bardzo łatwo się też przekształca w ekumenopolię potem. To jest coś, co można zrobić mega korpi, ale nawet bez dodatku to nadal będzie działać. Zresztą będę wam to na pomału tam tłumaczył po drodze. Technokracja, wiadomo. Capital Buildings replace some administration jobs with science directors. To jest fajne, jeszcze większa produkcja nauki. Tomb Ward, Survivor. Tomb Ward Habitability mamy 70%, czyli generalnie tam chyba też 150. To jest bardzo dużo. Leader Lifestyle plus 10 lat. Habitat jeszcze 10%, tak, to 140, bo mamy 70 bazowe plus 70 z tego, że to jest Tomb Ward i plus 10 z Adaptive. To jest 150% na głównym świecie, jeżeli chodzi o przystosowanie. Genialne, potężne musy. Pop Growth Speed 10% dodatkowo. Mamy tutaj 20, to jest 30%, jeszcze będziemy to rozwijali technologią. Weak i Sanitary w zasadzie darmowe punkty potrzebne, by domknąć build. Dobra, teraz tak, zacznę się zrzuciło w Galaktyce. Liczę na to, że gdzieś w tym miejscu się pojawimy. To są lepsi prekursorzy. No ale mierza z tym, może być i tu. Spróbujemy się zaboksować. Checkpointy ustalić tu i zobaczymy, dokąd sięgnie w tą stronę. Dlatego na początek Science Shipa wyślemy od razu tutaj. Robimy tylko eksplorację, żeby zaoszczędzić czas. Drugi Sunship zaraz budujemy, puścimy go w drugą stronę. I przy okazji musimy namierzyć planetę. Fajnie, mamy bardzo dobry checkpoint tutaj. Do naszego głównego świata. To powinno być dobre. Zaraz pierwsze co zbudujemy tutaj, to teraz będzie drugi Research Lab, ale o tym za chwilę. Przejdziemy się technologii na początek. Research Speed plus 5%. Absolutny must have. Pop Growth Speed. Monthly Unity. Na początek wolimy Unity. I research, to engineering. Dobra. Jeżeli chodzi o wady tego buildu, nie nadaje, znaczy nie to, że nie nadaje się, ale ciężki będzie do rozgrywki online, bo większość graczy tam ustawia się bardzo silnie na... Jeszcze możemy puścić grę do tego. Większość graczy ustawia się tam na bardzo silnie zmilitaryzowany sposób walki, więc zanim zmiotą wasza stacja i tego nie będzie potrafiła niestety. Znaczy stety, natomiast gracze mogą ten system obejść. Dlatego jest to trudne, ale nie spodziewam, że niemożliwe. Tak, tu będziemy. Tu jest checkpoint. Idziemy do tego checkpointu w takim razie. Explore system. A myślę, że tu zrobimy survey system. Spróbujemy się w tym checkpointie domknąć. Myślę, że to będzie dobry start. I tu mamy checkpoint idealnie. Zamkniemy się w tych systemach tutaj.
Construction ship możemy od razu też wysłać. Jeszcze chwilę. Tropical, Continental War. To nas wszystkie światy są dobre. To dobrze, że są tutaj, tutaj dużo planet. Nawet moglibyśmy wziąć, wiecie co? Tutaj. O, i survey. Tak, nawet do tego checkpointu się dochlapać. Dotniemy sobie sporą część przestrzeni w ten sposób. Ocean World też może być. Mamy? Kasę mamy. Dobra, drugi science ship w takim razie. Shipyard. Zależy na szybkiej eksploracji. I odemknięcie tej części. Jak odemkniemy tą część, to jest super. Mamy naprawdę dużą przestrzeń dla siebie. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o surowce, będzie tutaj przyzwoicie. A to się okaże. Construction complete. Wiesz, to jest wysoki poziom trudności, musimy się spieszyć, zwiększyć, zwłaszcza, że część AI ma advanced start, więc mają od razu zaczynać z kilkoma planetami. I będzie generalnie ciężko. Dobra. Teraz możemy konstruktora tutaj wysłać od razu. Próbujemy jak najszybciej ten system zabezpieczyć. Drugi science ship. Zrekrutujmy sobie jak... wszystko jedno w sumie. Możesz być ty. Liczę na kogoś z anomaliami. I idź tutaj. Zobaczymy, co mamy po drodze. Dobra, mamy 400 minerałów. Science Lab. Research Lab w sensie. Budujemy. A na razie nie potrzebujemy nic więcej. Ruchy. Musimy jak najszybciej tę przestrzeń zabezpieczyć. Z podstawa. Jak zamkniemy się w tej części, to jest bardzo dobrze. Mamy tutaj jedną czarną dziurę, na dwie widzę. Myślę, że to będzie ciekawa rozgrywka. Jakby się dało dalej, ale widzę, że dalej będzie ciężko, bo nie masz więcej checkpointów. To są dobre checkpointy. Zresztą tyle nam wystarczy na początek, bez problemu. Dobra, pierwsze zbierzemy expansion, bo będziemy na początku się mocno w tym kierunku rozwijać. Situation log updated. Cybex. Anomaly found. Leave it be for now. Na razie sobie anomalię odpuszczamy. Tak, i to jest dobry system, dobry checkpoint. Wygląda na to, że wtedy może by się udało tą część. Nie, ta część ma wyjście, niestety. Trudno. Jeszcze 10-5 influensu. Construction complete. Spoko. Będziemy potrzebowali dużo. Jest to niestety daleko, ale myślę, że się uda. Mamy 3 influencje na dzień dobry. Powinno być ok. Dobra. Ten science ship wysyłamy teraz tutaj. Trzeba znaleźć ten tomb board obiecany, nie? Explore. Jak tam starbase? 86. Zdążymy spokojnie. Początek jest dosyć, że tak powiem, spokojny. Czy oni są w tym systemie? Tak, robią survey, dobrze. Będę potrzebował bardzo dużo na początku Ocean World. To mamy już 3 planety na pewno, podejrzewam, że jeszcze jest jedna, dwie na pewno będą. Musimy mieć gdzieś gwarantowaną jeden tomb board jeszcze, więc liczę na to, że będzie to duża planeta. Situation log updated. Na razie nie będzie na to tracić czasu. Budujemy kolejny research lab. On nas będzie kosztował... jeszcze stać nas. I następny będzie pewnie... consumer goods, ale to spokojnie. Mam czas jeszcze na to. No, zobaczymy, czy coś tu się trafi. 59. Wolno. System survey complete. Super. Dobra, i teraz myślę, że to najspokojnie. Zrobimy survey.
Survey. Okej. Zwiększymy sobie ilość populacji w pierwszej kolonii. I czekamy. Martwi mnie to, że nigdzie tutaj nie ma żadnej planety. Bardzo chciałem zabezpieczyć ten system. No może zobaczymy, jak się nie uda, to zawsze mamy checkpoint tutaj. Albo tutaj. Przygotujemy się na każdą ewentualność. 44. Influenza. Dobra. Martwi mnie trochę to, że nie mam tutaj żadnego systemu. No ale nic, zobaczymy. A możesz teraz jeszcze wziąć się za anomalię. Znam się teraz tak nie spieszę. Nie wiem, before now. Ile jeszcze? 52. Czyli 10 miesięcy. 11. Nie, czyli zbudujemy drugiego konstruktora jeszcze sobie, żeby było trochę szybciej. Tak, i wyślemy go od razu tutaj. Zaraz gdzie się pierwsze pojawi AI. We have mastered a new technology. New research. Dobra. Broń się przyda. Żarcie się przyda. Research się przyda. Dobra. Widzicie, już mamy technologię wyżej. Dobra, drugi konstruktor i wysyłamy go tutaj. O, tu możemy już zbudować. Spróbujmy się najpierw tu. No, czy ten drugi będzie szybszy do zbudowania? 20. Jeszcze chwilę. Jak zamkniemy tą przestrzeń, to plan zostanie zrealizowany. Następne już będzie ustawienie państwa. Co, że tak powiem, zrobię sobie na przyspieszonym. Nie będę was męczył oglądaniem tego. 8. 3 miesiące. Raz. Come on, come on, come on, come on, come on. 2. Bingo. System survey complete. Jak to nie jest Fury Survey, to w ty w mordę. Survey, szybciej, kurna. System survey complete. Dobra, to wiecie co, zbudujemy tutaj najpierw outpost. Coś zawsze możemy się cofnąć jeden system, to nie jest tak ważne. Ten system nie jest jakiś wypasiony totalnie, więc... Pop Growth Speed, kolejne 10%. Construction complete. Mamy zabezpieczony outpost. Możemy się... Mining stations. Cofnąć tutaj. I zacząć rozbudowywać ekonomię. Strasznie mnie to deprymuje, że to jeszcze się nie udało. Research. Martwi mnie też ma ilość surowców tutaj. Myślałem, że będzie tego więcej. Ale damy radę. Na razie żadna AI się nie pojawiła, więc jest spora szansa, że... Szkoda, że ta część jest nie do odcięcia. Interesting... Research... Czy zaczynamy brakować jakichś surowców? Jeszcze nie. Spoko.
To czekamy, żeby odciąć tę sekcję. Leave it be for now. Najpierw musimy zabezpieczyć ten system. Fajnie. Research. Popgrowth. Zawsze. Kurczę, jakby dało się odciąć... Moment. A, najpierw nie będę ryzykował, to może być jakaś AI, ale jakby się udało nam dotrzeć do tego punktu potem, byłoby super. Musimy tylko postawić ten outpost i wtedy dotkniemy sobie całą tą przestrzeń. Nie, tu jest jeszcze jakieś jedno wyjście. We have mastered a new technology. Trzeba by było sprawdzić to, czy ono ma gdzieś dalsze wyjście. Reaktory, energy grid, to się przyda. Ale na pewno można by było... Bardzo szybko rushujemy pierwszy trade. We have mastered a new technology. Dobra, zobaczmy, ile nam brakuje. 107. Construction complete. Mamy lepszą broń. To się przyda na pewno. System survey complete. Dobra, mamy system. Wiecie co, przelecimy się tutaj. I zobaczymy, jeżeli to by się dało odciąć, to spróbujemy zrobić survey tu i tu. I zamknąć tą część jeszcze dla siebie. Może się uda, zobaczymy. Construction complete. A chyba jest ucieczka z tego miejsca, niestety. No cóż, wtedy moglibyśmy postawić outpostu i tu. Też by się to opłaciło. Cała ta część jest stres dla nas. System survey complete. O, zobaczymy. To na pewno jest ujście. To jest bezpieczny ruch, ale ryzykowne to jest bardzo, żeby postawić tutaj. Tak, jak musimy ten sektor postawić, żeby nie płacić tyle influensu. Tak, to ma gdzieś wyjście. Szkoda. Gdyby tutaj nie było wyjścia, byśmy zamknęli w tym punkcie, byłoby super. A tak musielibyśmy zamknąć się jeszcze w tych dwóch stacjach. To jest możliwe oczywiście, jak najbardziej, ale będzie wymagało od nas znacznie więcej resursów. Dobra, na wszelki wypadek zróbmy survey tutaj. Wygląda na to, że jesteśmy tutaj sami. Nic, najpierw postawimy to sektor. Ten konstruktor nie ma, że zbudujemy to. Dobrze by było też pomyśleć o kolonii. Martwi mnie to, że nie ma żadnego tomb wardu. Aż dziwne. No nic, zobaczymy. ...59 punktów, spoko. To jest w miarę dobry system. To byłby dobry system. To nie, tu mamy trade hub, stąd będzie dla nas generował. Ale tą część jakby odciąć całą do tego punktu, bylibyśmy w domu. Mielibyśmy dla siebie naprawdę dużą przestrzeń. Trzeba pamiętać o tym, że administrative captains może szybko dojechać. Anomaly found. Najpierw chcę ten system zrobić. 32, 10 miesięcy. We have mastered a new technology. Super. To na pewno. Jenkins, na pewno. Zobaczmy teraz tak. Wyłączyć auto. Okej. Okay. Okej. Okay. Myślę, że spróbujemy się odciąć ten kawałek tortu dla siebie. Może się uda. Zobaczymy. 23. Niewiele nam brakuje do zrealizowania planu. We have mastered a new technology.
O, Combat Rolls. A, najpierw jeszcze szybsze technologie. Wiecie, mam tempo już teraz research niesamowita. On się też utrzyma przez resztę gry. 17. Jak postawimy tu outpost, jest szansa, że... Ale chyba tylko zrobią... Muszę zrobić research na tych dwóch systemach. System survey complete. To będzie w ogóle fajny system, coś czuję. O ja tam nic nie będzie. Super. Idź tu. Mam nadzieję, że nie będzie surwejował wszystkich po drodze. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy gdzie oni są. Może być to. Jakby to była pierwsza AI, która nam się trafi, to spoko. Dobra, budujemy. Zamykamy tą część dla siebie. A jak się uda jeszcze to, to super. Dobra. No, jak to się uda, słuchajcie, to jesteśmy... Wow. Lepszy start niż poprzedni, moim sobie testowanym. Move here. Zobaczymy, czy się uda. Zależy, czy się pojawi AI. Well met. Tak, wygląda to, że jesteśmy sami w tej dużej części. To było bardzo dobrze. Dobra, będziemy musieli się zaraz wziąć za... Będzie trzeba zaraz kolonię pobudować. Nie ma opcji, żeśmy dłużej sobie poradzili z jedną planetą. Szybko te odposty. Jak się uda, to jesteśmy w domu. Wtedy to już w ogóle jest super. Pff, interesting. Beta. Menace. No, pytanie, gdzie oni się pojawią. Tu są. Coś czuję, że... Tu trafiliśmy na AI. Tak. A zobaczymy, gdzie wystrzelą. Jeżeli wystrzelą gdzieś tu, to może ich szybko odetniemy. Wtedy zamkniemy tą część dla siebie. Zobaczymy. Energia. Pytanie się, gdzie się pojawi AI. Anomaly found. Leave it be for now. To jest... Tak, to jest ich science ship dopiero. Nie. To jest od razu broń AI. Zobaczymy. No, jestem ciekaw. Robotic workers. Construction complete. Anomaly found. No, gdzie ta AI? Pytanie za milion. Wydaje mi się, że oni się gdzieś z tej strony pojawią. A, nie pojawili się nigdzie. Ale wygląda, że są z tej strony. Super. I bierzemy od razu 10% researchu. Bang. Przyspieszamy. System survey complete. Spróbujemy w tym systemie postawić outpost w takim razie. Jeżeli to się uda, jesteśmy w domu. Wtedy będzie trzeba tylko zrobić choke point. Tutaj. System survey complete. Dobra.
Teraz twoim zadaniem jest zrobić to tutaj. Mamy frakcję, influence tam podskoczył, dobrze. Będziemy go potrzebowali bardzo. A tym konstruktorem potem się wrócimy tu. O, i tu damy kolejne zadanie. Survey. 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 I potem... Survey. 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 Dobra. Construction complete. Super. Odcięliśmy ich. Not interesting move along. 14, move there. O, Jezu, jak to się uda, ale będzie gitarza. Anomaly found. Gdzie to? Leave it be for now. Tropical world. Continental world. Dobra. Teraz się tutaj zaczniemy... Trzeba zacząć, że tak powiem... Odcinamy co tu się nam należy i robimy swoje. I zaczynamy tutaj budować outposty. Ten outpost można od razu Starbase upgrade'ować. Anomaly found. Od interested research. No, możemy, super. No, jak nam się to, słuchajcie, udało przepchnąć, jesteśmy w domu. Super. Teraz tak, z tej strony budujemy tutaj. Upgradujemy bazę. I wreszcie możemy się wziąć za rozbudowę Imperium. Ale to, że tak powiem, pójdziesz na przyspieszony, bo teraz w zasadzie czeka mnie rutynowe surwejowanie, budowanie i tak dalej, więc widzimy się w momencie, kiedy, że tak powiem, ustalę wstępny status Imperium. I sobie omówimy, co się dzieje. Także do zobaczenia za chwilę. Będziecie widzieli to na timelapsie przyspieszone. Po prostu włączę się komentarz w momencie, kiedy zacznie się dziać coś ciekawego. Także do usłyszenia wkrótce. Thank you.
Okej, okay, udało mi się ustalić granicę, tak jak chciałem, natomiast niestety po drodze trochę za agresywnie poszedłem, jeżeli chodzi o ekspansję i dwie AI postanowiły, pamiętaj, że gram na wysokim poziomie trudności, dwie AI postanowiły mi, że tak powiem, udowodnić, że nie mam racji i niestety wywołały przeciwko mnie wojnę w koalicji. A nie udało mi się niestety utrzymać baz, to jest mój błąd. Tutaj powinienem był więcej inwestować w bazy, szybciej rozwinąć technologię, zapowiadać je do Cytadeli, wtedy nie było problemu. Natomiast, no niestety, stało się jak się stało, narzucili mi swoje etyki, co oznacza, że jesteśmy teraz pacyfistami. Natomiast jest to do odwrócenia jak najbardziej i generalnie niewiele zmienia, ponieważ jak sami zobaczycie, w ciągu paru następnych minut i tak redukujemy wszystkich do patetik. Inferior i generalnie pomijając rozmiar floty, w żaden sposób nam nie są w stanie dorównać. A co jest zabawne, nasze floty, pomimo tego, że są mniejsze, są dużo potężniejsze. Do tego jeszcze do 2300 roku będę budował ekonomię i gospodarkę, natomiast generalnie no już to będzie pożegnanie z historią. Zaczniemy od 2300 roku robić tak zwanego bloba i po prostu połykać sąsiadów. Pytanie, czy będziemy ich purdżować i wyniszczać, czy spróbujemy ich może zwasalizować, pomyślimy, zobaczymy. Na pewno są w koalicjach, więc będzie to ciekawa wojna, natomiast technologicznie jesteśmy już w tym momencie nie do zagięcia. I zostaje tak naprawdę już tylko kwestia powolnego umacniania swojej pozycji jeszcze przez 40 lat, po czym anihilacja całej galaktyki. A jest tego naprawdę sporo, bo mamy, tak jak wspomniałem, 3 Advanced Empires plus Advanced Starty i tak dalej. Wszystko to są mocne AI. Będzie ciekawie. W każdym razie wstępnie, że tak powiem, mamy to ustalone. Mamy bardzo duże terytorium. To jest być może troszeczkę moja pozorność tutaj wyszła, że tak powiem, się na mnie mści właśnie, ponieważ gdybym zdecydował się na mniejsze checkpointy, mniejsze imperium, być może żadna z AI nie zwracałaby na mnie takiej uwagi. Natomiast ponieważ się tak mocno, że tak powiem, rozpasłem w tej galaktyce, no to zemsta jest niestety sroga i AI postanowiły mi narzucić swoją, że tak powiem, wolę. Popełniłem, tak jak mówię, no wspomniałem błędy. Trzeba było bardziej rozwijać stację i generalnie taka jest zasada, jeżeli gracie solo przeciwko AI. Inwestujcie w stacje kosmiczne. W 2230 roku, jeżeli macie około 1000 na stacjach, raczej wam AI nic nie zrobi, ale warto mieć zawsze zapas, więc jeżeli się zawsze pojawi technologia do wyboru, to w jakiś sposób doinwestowująca stacja kosmiczna, warto, warto ją jednak wybrać jako priorytet, ponieważ te checkpointy zapewniają nam bezpieczeństwo. Tak czy siak, to co się wydarzyło, cała przegrana wojna specjalnie nie spowolniła, natomiast no zdecydowanie mogłoby się to potoczyć lepiej, będę musiał teraz odwrócić frakcjami dykty, to oznacza wydawanie dużej influensu. Na szczęście nie potrzebuję go za bardzo do niczego. Oczywiście przydałby się na jakieś tam polityki, które zwiększają regenerację resursów i tak dalej, natomiast jest to generalnie do przełknięcia, tak? Można to przerobić. Tak jak mówię, to jest mój pierwszy tam naprawdę wysoki poziom trudności z advanced startami i tak dalej, więc jeszcze się uczę. Wcześniej robiłem to sobie na Commodore, tutaj mam już chyba albo Grand Admirala, albo jeden poziom poniżej, więc generalnie już jest mocno. W każdym razie założenie jest proste. Musimy cały czas budować ekonomię i rozwijać naukę. W momencie, kiedy przekroczymy 1000 punktów, to już do researchu jesteśmy już ponad wszystkimi, mocno, ponad podziałami, że tak powiem. I w tym momencie możemy też myśleć pomału o przemianowaniu naszej gospodarki na Alois, żeby rozbudować flotę. A co zresztą pod koniec tej części materiału tutaj zobaczycie. Będę to rozwijał i w zasadzie już potem następuje tylko skok o głęboką wodę, czyli po prostu powolne i mozolne podbijanie całej galaktyki. To oczywiście trwa długo, zwłaszcza, że nasza gospodarka jest budowana głównie pod technologię, więc wszystkie jakieś tam straty i tak dalej odrabiamy dużo wolniej, żeby to mogło mieć miejsce. Natomiast ze względu na po prostu przewagę technologiczną jesteśmy tak potężni, że w zasadzie żadna AI nie jest w stanie nam zaszkodzić. I o to tak naprawdę chodzi. Z tego momentu, tak jak mówię, no, można zacząć ekspansję wcześniej,
Można pomyśleć dopiero o ekspansji w 2300 roku. W każdym razie jesteście na, że tak powiem, długiej prostej już do wygranej. Kwestia jest tylko taka, jak to sami sobie zaplanujecie. I tyle. No dobra, i rezultat końcowy jest następujący. Oczywiście tutaj widzicie, mam drobne tam perturbacje z ekonomią, ale to jest wszystko do ogarnięcia. To niestety wynika trochę z tego, że zostało nam narzucone egalitarian i xenophile, ale to za odwrócenie. Widzicie, typ stara się odwrócić to wszystko. W każdym razie spójrzcie na AI. To jest fajne. Fleet power już jest equivalent. Zresztą sobie ich jeszcze ułóżmy po pomocy. Od najmocniejszych. Inferior, pathetic, inferior, pathetic, inferior, pathetic, inferior, pathetic, inferior, pathetic i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystkie AI, które znamy, ich jest tutaj jeszcze od cholery, jak widzicie. Mogą nam co najwyżej capnąć. Mam jeszcze z tym. W każdym razie mam jeszcze jakieś 33 lata, żeby ustabilizować ekonomię i tak dalej i przestawić się całkowicie na doktrynę wojenną. No i cóż, i po kolei. Przede wszystkim Zydran, Monopoli i Pobelin Konfederacji, to są, oni mnie strasznie ukorzyli. Narzucili mi zmianę rządu, więc pierwsze co zrobię, to ich zniszczę. Potem Grunite Trade Commission. Za to tylko i wyłącznie, że od razu mnie dali na rywala. Już urosnę do największej siły w galaktyce w tym momencie. Potem podbiję, że tak powiem, resztę. Nie wiem, czy będę ich wasalizował, jeszcze pomyślimy. Być może wykorzystam to, że mam narzuconą zmianę etyki i po prostu zacznę iść mocną wasalizację, wszystko jedno. Powolną aneksję. Systemy się będą rozrastały w strasznym tempie, to na pewno. No i zobaczymy. Będę też rozwijał technologię, żeby jeszcze podnieść Empire Sprawl. Tak, i ten cały, kurde, administrative capacity, ile się da. Chociaż i tak nie jest źle. No i blobujemy w tym momencie. Jesteśmy już gotowi do blobu, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam fiknąć. O, najmocniejsi nasi przeciwnicy po prostu mają dużą flotę. To jest kwestia przestawienia gospodarki na jeszcze bardziej na Alois i pociśnięcia kolesi. Zaraz zaczniemy też myśleć o, pomału oczywiście, o Galactic Wonders. Bo to jest kolejna rzecz, to jest zrobienie, żadna Voidborn i tak dalej, tylko od razu idziemy bezpośrednio do Galactic Wonders. Przy tym researchu, który mamy, to jest kwestia czasu, kiedy ta technologia się trafi i w zasadzie już stąd jest krótka piłka. Domknięcie Imperium, to jest jakaś tam drobna siła, to jest troszeczkę, to jest jakiś lewiatan do rozwalenia i tyle.
tak jak mówię, zaczynam połykać. Połykać i jeszcze raz połykać. Co jest zabawne, nasza stacja 5000 DPS-u, flota tylko 1000. Ledwie rozbudowana. W zasadzie to był mój największy błąd, że tej floty nie rozbudowałem wcześniej do wyższego poziomu, bo z tą technologią pewnie by to zniechęciło i do ataku. A tak to spróbowali zaatakować, niestety, ale przełamali się w tym miejscu. To jest niestety, tak jak mówiłem, na ten build nie ma dużej produkcji alojów, czyli stopów generalnie, i konsekwencją tego jest niestety to, że mając aż 3 choke pointy, z reguły ten build powinien zakładać 2, trzeba było zostać tutaj. Przyjąć tylko tą małą część Imperium. To w zupełności wystarczyło przy tej produkcji. Byśmy utrzymali etyki nasze, że tak powiem, rządowe. Bez problemu by to ładnie poszło. W każdym razie... jeszcze zróbmy tak... 2500... Tu można spokojnie sprzedać 250. Spokojnie z 1000. I już mamy 8000, możemy lecieć dalej. Generalnie trzeba było, że tak powiem, zachować 2 choke pointy jednak. Nie rozpasać się na tą część galaktyki, ale to był, że tak powiem, mój wybór. Utrzymałem to kosztem zmiany etyki. Kosztowało mnie to 20% population growth speed. To nie jest aż taki wielki problem. Przy przewadze technologicznej, którą dysponujemy w tym momencie, to jest do przełknięcia. A do tego jeszcze wrócimy, jak widzicie, tutaj pomału puszuję znowu, żeby wrócić do dawnego stadium. Zresztą ukorzę tych skinsynów za to siermiężnie. Ich flota, tam podejrzewam, że ich floty mogą mieć może 2-2,5 tysiąca każda. Checkpointy mam bardzo mocne w tym momencie i doinwestowane. Widzicie, to wszystko idzie w defenses. To jeszcze można to rozwinąć dalej, no to jest w ogóle długa piłka. Do zrobienia, do ogarnięcia jak najbardziej. Ten Kaldurit, tym mogę spokojnie rozwinąć. Hop, teraz poskoczę jeszcze o pewnie ze 300 i tak samo tu. Jak widzicie, mam resursy, więc mogę spokojnie kupić aloje, sprzedawać, czyli stopy mogę spokojnie sprzedawać. Influence tracę, ale to dlatego, że puszuję frakcję, żeby uzyskać, że tak powiem, dawną świetność. Chciałbym te 20% jednak przyrostu zrobić, chociaż to jest technologia, to załatwi, to nie jest problem. Na tym mamy już 2077 rok, mamy 1000 researchu. Po drodze rozwijamy jeszcze... O, tu jeszcze dojdzie, generalnie. Ekonomia jest... Przy takim buildzie zawsze bazuje na markecie i generalnie jest popowanie resursów. Tam, gdzie mamy więcej, to przerzucamy i tak dalej, to jest normalne. Do min-maxu, takiego, że tak powiem, perfekcyjnego rozegrania sytuacji, powinien był jeszcze przerzucać się z kolonii populację do stolicy, żeby jak najszybciej ją rozbudować. Ale powiedzmy, że... To nie jest konieczne, tak? To na Grand Admirale musiałbym to robić. Na Commodore, bo to jest chyba Commodore, co pamiętam. Na Commodore, czyli na, czy tam... Czy na samym poziomie trudności generalnie, czy tam generalu, czy coś takiego, czy na generale. Generalnie nie jest to aż tak konieczne i takie tempa jak Gida. Łatwo ją wymanewrować. Więc generalnie tak to wygląda. Skończymy się ten bit. Ja wam rozegram sobie to jeszcze gdzieś tam prywatnie w ciągu przyszłego tygodnia. Zrobię tutaj jakiś straszny moment, po prostu jesień średniowiecza wszystkim kolesiom z dupy i wrzucę wam materiał końcowy, będzie pewnie jeszcze mieć 5-6 tysięcy nauki i w ogóle wszystko potem po 500 na plus i tak dalej. Ja tylko dodam Galactic Wonders, które pobudujemy. I cóż, i tyle, to jest fajny build, tak jak mówię. Tu widzę, że panowie ostro jadą. I generalnie będziecie mogli zobaczyć, że to jest fajny build, można się z nim wybronić. Tylko trzymając choke pointy i stację rozwijając, ze względu na przewagę technologiczną. I tyle, tak naprawdę. Następna rzecz, przestępcza korporacja, mega korporacja. Też jest fajny build na to, chociaż tam program jest troszeczkę, no inaczej, ale to zmierza z tym. I cóż, na dziś to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.